wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Warszawa lat 20. Kryzys. Bezrobotny Nikodem Dyzma przypadkiem znalazł się na rządowym raucie. Publiczna awantura z Terkowskim zjednuje mu przyjaźń politycznych przeciwników dygnitarza. Kunicki szybko ocenia. Przyjaciel ministrów przyda mu się w interesach. Proponuje Dyzmie posadę administratora swych dóbr. Dyzma wyjeżdża do Koborowa. Stara się ukryć ignorancję i brak ogłady. Po nocach studiuje księgi gospodarcze. By zyskać na czasie, udaje chorobę. Pielęgnuje go Nina. Nie jest szczęśliwa z Kunickim, wyszła za niego, by ratować rodzinny majątek. Dyzma spotyka Żorża, brata Niny. Nienormalnego Kunicki trzyma w odosobnionym pawilonie. Kunicki vel Kunik to oszust, twierdzi Żorż. Tymczasem Kunicki namawia Dyzmę, by wyjechał do stolicy w sprawach wymagających interwencji ministra. Dzikie ludzie, panie, dzikie ludzie. A w stolicy? No, tam to co innego. Tam to nawet konie swój rozum mają. Teraz dopiero popadło na prowincję. Nudno, panie administratorze. No, ale można zarobić. Parę groszy można odłożyć. O cholera! Zatrąba! Zatrąba! Halo? Poproszę 33, 37. Tak. Tak, ze sztabem. Tak. Tu Nikodem Dyzma. Z panem Waredą. Z pułkownikiem Waredą. Tak. Aha. Rozumiem. Konstancinie. Rozumiem. Dziękuję.
Uszanowanie, panie pułkowniku. A, servus! Witam, jak Boga kocham. Gdzie pan przepadł, panie Nikodemie? Uszanowanie, panie pułkowniku. Byłem trochę na wsi. Wieczorem wróciłem do Warszawy i dowiedziałem się, że właśnie tutaj mogę pana pułkownika spotkać. Świetny pomysł. Ale wy, wieśniacy, wstajecie z kurami. Wie pan, popiliśmy wczoraj tęgo i myślałem, że będę miał dzisiaj kaca. No, ale na szczęście czuję się dobrze. Wie pan, dlaczego na szczęście? Bo musimy przecież oblać pański przyjazd. Proszę bardzo, niech pan siada. Czegoś pan napije? Henio, limonada. O, właśnie, limonada. A wie pan, że ta pańska historia z tym Terkowskim stała się wprost anegdotyczna? Utemperował pan tego bałwana. Szef gabinetu premiera. We łbie mu się przewróciło. A on myślał, że wszyscy będziemy padać plackiem. A gdzie się podziewa minister Jaszuński? Jaszuński, a co, nie wie pan? O, Jaszuński jest na zjeździe w Budapeszcie. Szkoda. A co, ma pan do niego jakiś interes? Co? Tak, taki niewielki. No to świetnie, panie Nikodemie. Posiedzi pan w Warszawie, pobawimy się. A wie pan, no Jaszuński często pana wspomina. Tak, jak Boga kocham. Zaraz, jak on to o panu mówił? Aha, ten Dyzma to ma świetną receptę na życie. Chwyta je za grzywę i wali w pysk. Co? Jaszuński ma swoje powiedzonka. Nie pogniewa się pan, że się ubiorę, panie Nikodemie? Bardzo proszę. A pan, panie Nikodemie, jest sąsiadem, czy też wspólnikiem tego Kunickiego? Jedno i drugie. A poza tym jestem plenipotentem jego żony. Ach tak, co pan mówi? Tej hrabianki Ponimirskiej. Taka przystojna blondynka, prawda? Tak. Słyszałem, że ona coś nie bardzo z tym Kunickim. Bardzo i nie bardzo. Między nami mówiąc, nie dziwię się jej. To stary piernik i podobno nieciekawa figura. Ale przecież pan wie lepiej ode mnie. Prawda, panie Nikodemie? Ba! Ale co robić? Rozumiem, rozumiem. Interesy są interesami. Tak. Daj panu słowo, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Drogi panie Nikodemie, to co, najlepiej spotkamy się wieczorem na kolacji. W łazie, tam najlepiej. Spotkamy wielu znajomych. Pan zna Jasia Ulańskiego? Ze słyszenia. Wspaniały. No, ale musiał pan beknąć z 8 000 dolarów, co? Z ogonkiem. Z ogonkiem. Na ciosie tam, no. Ale Nikodem, no, kurlandzka szlachta, któremu całkowicie jako dżentelmenowi i mojemu koledze z od... Już ten hrabia to pisze jak kura pazurna. Z Oxfordu. Który jest mi życzliwy, że jego ciocia kochana Kunickim, nie? Kunik wszystkie swoje papiery trzyma w kasie ogniotrwałej stojącej za kotarą w sypialni. Która ta świnia? Ta świnia Kunik nie jest. To jak panu wie, Nikodemowi Dyzma, gdyż on w Warszawie stosunki, zwłaszcza
sferach rządowych. W sferach rządowych. Georges Poniemiewski. Sfera rządowa. Próżniacy! Złodzieje! Powyrzucam! Powyrzucam wszystkich na spitle! Od dzisiaj! Od zaraz! Uch, co za idiota! Otwierał wszystkie okna! Ja do pani Przełęskiej. Czego pytam? Mam interes. Proszę powiedzieć pani hrabinie, że przyjechał przyjaciel jej siostrzeńca. Jakiego siostrzeńca? Hrabiego Ponimirskiego. Nie płacę. Nie płacę ani grosza za mojego siostrzeńca. Nie trzeba mu było pożyczać. Co? Niech się pan zwróci do jego szwagierka. Ja nie dam ani grosza. To oburzające. Wszyscy do mnie. To zwykła napaść. A czego mi się tu pani wydziera? A kto pani powiedział, że ja przyjechałem po pieniądze? Chciałem oddać. Co? Oddać powiedziałem. Kto? Kto? Szach perski, sułtan turecki. Pani siostrzeniec, a mój przyjaciel. O, proszę mi wybaczyć. Mam dziś szaloną migrenę. I służba doprowadziła mnie do pasji ponimirska. Dezmajusa. Bardzo pana przepraszam. Jestem wykończona nerwowo. Proszę, pan pozwoli. Za chwileczkę. Na chwileczkę. Chwileczkę. Wszystkim sądzi, szanowny panie. Nie wiem, trzeba by chyba pogadać z adwokatem. O, mądra myśl, mądra myśl. Ale wie pan co? Czy nie byłoby dobrze naradzić się przedtem z panem Krzepickim? Nie zna pan pana Krzepickiego? Nie. O, to bardzo zdolny człowiek. Nasz stary znajomy, chociaż młody wiekiem. Proszę pana, pan stanął w hotelu, prawda? Czy nie odmówi mi pan, gdybym go zaprosiła jutro na obiad? Będzie właśnie pan Krzepicki i omówimy całą sprawę. O której? O 5:00, jeżeli pan łaskaw. I proszę mi darować niegrzeczne przywitanie. Nie ma pan do mnie żalu. Ależ skąd? Każdemu może się zdarzyć. Minister rolnictwa może znaleźć się po pałach. Ja to pan minister Jaszuński może odejść. Nie, no to interesujące.
już tutaj? Dobry wieczór. Długo pan czeka? Ach, kwadransie. Panowie pozwolą, pan Dyzma, pan Szymski. Zaraz przyjdzie także Janasz Jaś Ulanicki. Ach, to wybornie, a przyjdzie to ta kopalnia kawałów. Nie macie pojęcia, jak udał się dowcip, gdyśmy w maju byli w Krynicy. Mały dom? Tak. Prosimy, usiądziesz z nami? Z rozkoszy. Proszę bardzo, witam cię. Czego się napijemy? Martela, jak zwykle. Martela, proszę. Panie Franciszku, panowie proszą Martela. Martela, tak jest. Otworzyć? Naturalnie. Naturalnie. Witam, panie ministrze. Cii. Jestem tu inkognito. Ale czuję, że świat kręci się wokoło i tak mi jest wesoło. Chcę do domu wrócić, a tu tłum się drze. To skandal, ona się na nogach trzyma źle. Franciszku, gdzie nocy tej się zjawi, wszędzie prawie słyszę słodę. Ta mała piła dziś i jest wstawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek w pijanej główce ma. Więc jak cukierek, usteczka słodkie wszystkim da. Mili panie nie mają kwiatów. I jest wstawiona, jest taka senna, ach, róża mielona. Czy ją rozpalił żal, kto jej stał puder z lic? Ta mała piła dziś i nie wie nic. Reszty nie trzeba. Już pamiętam teraz, bo to było tak. Zaraz. Urządzał Jurek pipkę, zaprosił nas na rybkę. Ja Stachowi całe wino wprost na frak. Lecz dalej zapomniałam co i gdzie i jak. A potem jaś najsłodszy plutł trzy po trzy. Wie pan co robi ten łajdak Tarkowski? Premier jemu ulega, a on za wszystko. Za bałagan w resorcie, za opłakany stan naszego rolnictwa, za klęskę rodzaju obciąża naszego kochanego Jaszuńskiego. Najlepszego. Znalazł sobie kozła ofiarnego. Usteczka słodkie wszystkim, dla mnie też ta mała piła dziś i jest wstawiona. Proszę, po co jest? Ona nie można, proszę, nie można. Czy ją rozpalił żar? Kto jest tam? Ta mała piła dziś. Nie wie nic, nic. Stanowisko ministra jest poważnie zagrożone. Proszę wszyscy, proszę państwa. Ministra Jaszuńskiego? Tak. To jest niemożliwe. Ta klęska urodzaju wszystkich nas wykończy. A rząd powinien skupować sprawę. Jak? A pieniądze? Pieniądze. Pieniądze. Pieniądze to jest drobiazg. Jak? Państwo może wydać obligacje zbożowe, powiedzmy na 100 milionów, tak? Płacić obligacjami i koniec. Lepszy. Nie wie nic, nic. Nikusz! Nikuś! Lidia! O, rozmarynie! Rozbija się! O, rozmarynie! Rozbija się! Powie, nie kocham cię, a jak mi
Panowie! Pepi, nie jest źle! Rozszerują uła i werbują zaciągnę się. Wszyscy rozszerują uła i werbują. Podpisałeś traktat w Budapeszcie na korzystnych warunkach. Winszuję. Nie ma czego. Jest to prawdopodobnie przedostatni dokument, jaki podpisałem. Dlaczego przedostatni? No bo ostatnim będzie prośba o dymisję. Znasz Nikodema Dyzmę? Znam. No znam, to ten, co Terkowskiego objechał. Co to ma do rzeczy? Piłem z nim ostatniej nocy. W ogóle ostatnio z nim piję. Tym gorzej, że pijesz. Nieprawda, tym lepiej. Gadaj, że do ciężkiego diabła, no. Nie jestem dzisiaj usposobiony do rozwiązywania szarat. Otóż rozmawiałem z nim o kryzysie. Powiadam, że jest źle i poprawy nie ma co oczekiwać. Nie ma, powiadam, środków na zaradzenie złu. A Nikodem na to odpowiada, że jest środek, magazynowanie zboża. Żeby rząd magazynował. Rząd. Bzdura. Skarb nie ma pieniędzy. Ja to samo powiedziałem. A on na to pieniędzy, nie trzeba żadnych pieniędzy. Jak to? Słuchaj. Powiadam ci coś niezwykłego. Otworzyłem gębę od ucha do ucha. Całe szczęście towarzystwo było urżnięte w kij. Nikt nic nie słyszał. Gadaj wreszcie do rzeczy. Nie trzeba żadnych pieniędzy. Pieniądze są niepotrzebną przeszkodą. Państwo wypuszcza obligacje. Na 100-200 milionów złotych płaci obligacjami i koniec. Obligacje procentuje się na 4 do 100, na 6 lat. Po 6 latach musi przyjść koniunktura. No, choćby raz. Wtedy sprzedajemy zboże w kraju, za granicą świetny interes. Czekaj. To nie jest zła myśl. A nie jest zła. Genialna. Ten Dyzma to fenomenalny łeb. Stary, utrzymujemy cenę, wzmożemy obroty. No, pytałem go o szczegóły, mówi, że nie jest fachowcem. Ale powiedział, że tobie chciał to powiedzieć. Mnie? Tak. No, ma do ciebie sentyment. Siadaj. No, siadaj. Jak on proponuje. Więc... Przede wszystkim absolutna tajemnica. Powtórę, trzeba jeszcze pokonferować z Dyzmą. Mogę do niego zaraz zadzwonić. On jest jeszcze w Warszawie? Oczywiście. Stoi w Europie. Przyjechał puścić trochę gotówki. Co ty powiesz? A nie wygląda na hulakę. O ile go sobie przypominam, jest to typ silnego człowieka. Tacy ludzie mają zdolności wodza, organizatora. Tęga głowa. No i nasz człowiek. Gdyby to okazało się rzeczą realną, klika Terkowskiego raz na zawsze dostałaby w skórę. Czy ty, Jasiu, rozumiesz? Czy choroba Żorża jest tak bardzo rzucająca się w oczy, że niepodobna myśleć o jego uwłasnowolnieniu? Bo ja wiem, stuknięty to on jest, ale myślę, że potrafi nad sobą zapanować. O, słuszne spostrzeżenie. Jego choroba polega właśnie na zaniku ośrodków hamujących. No, ale sądzę, że gdy pojmie konieczność trzymania języka na wodzy, no potrafi wytrwać, no bodaj przez krótki czas. Chyba. Mam tylko obawę, czy Nina zgodzi się na nasze plany. A po co ma je znać? Przecież zrobimy to po cichu. Wystarczy tylko uzyskać wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale myślę, że z tym nie będzie trudności, mając za sprzymierzeńca wielce szanownego pana, nieprawdaż? Co to za szczęście, że pan, właśnie pan, kolega Żorża i jego przyjaciel, spotkał go teraz. Tak, ja pozwoliłem sobie przygotować mały referacik. Państwo pozwolą. Otóż sprawa wygląda następująco. Wiemy, że Hochstapler nazwiskiem Leon Kunik, lat 66, zamieszkały w Krakowie, syn Józefiny Kunikówny, podejrzany był o paserstwo, co jest uwidocznione w lwowskiej kartotece policji. Następnie trudnił się lichwiarstwem, jako lichwiarz, opętawszy rodzinę Ponimirskich, podstępem wyzuł ją z majątku. Pan Kuniński twierdzi, że bynajmniej nie podstępem. Naturalnie. Ale każdą rzecz można różnie interpretować. Wystarczy, że prokurator otrzyma z góry instrukcję i da sobie radę. Więc wiemy następnie, że Kunik przed 9 laty uzyskał paszport, w którym zmieniono mu nazwisko na Kunicki i dodano imię ojca. A to już jest kryminał. Następnie znamy wszyscy jego proces o dostawy podkładów kolejowych. Wówczas niestety nie zostało to wyświetlone. To jest
nie dało się udowodnić, że podkłady w ogóle nie istniały. A Kunicki wykazał się autentycznymi dokumentami stwierdzającymi jego niewinność, ale nie ulega wątpliwości, że dokumenty te uzyskał w nieuczciwy sposób. A wszystko to musimy odgrzebać i przedstawić przez kratki sądowe. Jak państwo sądzą? No, oczywiście. I mnie się tak zdaje. Najważniejszą wszakże rzeczą jest odzyskanie Koborowa. No i tutaj niestety zaczynają się trudności, ponieważ nominalną właścicielką Koborowa jest pani Nina, a ona na to nie pójdzie. Na pewno nie pójdzie. No właśnie, właśnie. Pozostaje jedno wyjście. Georges musi wystąpić do prokuratora ze skargą na Kunickiego. Ta zaś między innymi powinna zebrać zarzut, że Kunicki wymusza na siostrze oskarżyciela fałszywe zeznania. Otóż oskarżenie takie może wystosować Georges jedynie wówczas, gdy zostanie uwłasnowolniony. Dlatego też zacząć należy od uzyskania od władz sądowych zarządzenia, aby stan umysłowy Georgesa został ponownie zbadany. Radziłem się adwokata. Ten powiada, że takie zarządzenie bardzo łatwo będzie uzyskać. Musi wystąpić tylko ktoś z rodziny Georgesa. Ja za żadne skarby? Za żadne skarby? Już dość miałam przykrości. Jeszcze by tego brakowało, żeby moje nazwisko było szargane w prasie. Dobrze, pani Geno, w takim razie jest pani zdania, że powinna to zrobić Nina, tak? Nie, pani Nina palcem nie ruszy. A Georges nie ma więcej krewnych. Wszystko jedno. Ja nie będę się mieszała do tego. Wszystko jedno. Dobrze, dobrze. Więc nie mam o czym mówić. Stawia pani krzyżyk na tych 40 tysiącach, które winien pani i mnie Georges. Szkoda tylko, żeśmy trudzili wielce szanownego pana. Kiedy ja nie mogę. Naprawdę nie mogę. Nie pali się. Można tę sprawę odłożyć na później. O, a może tymczasem znajdzie się jakaś rada? Tymczasem pieniądze są mi potrzebne do zarżnięcia. No więc postaram się znaleźć coś dla pana. Ech. Znowu 500 albo 1000 złotych, tak? Może zostawi pan tę kwestię na później? Nie sądzę, żeby to mogło interesować pana Dyzmę. Także się przepraszam. A może panowie jeszcze kawy pozwolą? A może jednak pan Dyzma potrafiłby wywrzeć odpowiedni wpływ na Ninkę? No skoro ona również męża nie znosi. Wygląda pan na człowieka, który umie łamać przeszkody i naginać charaktery. Tak, tylko jaki pan miałby w tym interes? Ależ panie Zyziu, pan Dyzma jest przyjacielem George'a, nieprawdaż? A to chyba motyw wystarczający. Bądźmy szczerzy, ja nie wierzę w platoniczne kombinacje. Bardzo pana przepraszam, szanowny panie Nikodemie, ale naprawdę nie wierzę. Znaczy, mówiąc po prostu, czy Georges zainteresował pana materialnie tą sprawą? Co? Czy pana zainteresował? Niby, czy mi za to zapłacił? Pan Krzepiński nie to miał na myśli, proszę mu tego nie brać za złe. Tak, oczywiście, miałem na myśli wydatki, jakie szanowny pan mógł ewentualnie mieć w związku ze sprawą Georgesa. Zresztą pan przecież jeszcze zostaje w Warszawie, nieprawdaż? Odłóżmy to, w przyszłym tygodniu, we wtorek jest u mnie bridge. Niestety ja w bridge'a nie gram. Ależ nikt nie będzie od pana wymagał gry. Spotka pan na pewno wielu znajomych. Bywa u mnie minister Jaszuński, generał Różanowski, prezes Grudnicki, no i wiceminister Ulanicki. Jaś Ulanicki. A pułkownik Wareda? Owszem, dawniej bywał. Zna go pan? A tak, to mój przyjaciel. A w takim razie postaram się, żeby był na pewno. To bardzo dzielny człowiek. Jeśli się nie mylę, jest w doskonałych stosunkach z prokuratorem Ważykiem. Bodaj nawet Ważyk ożeniony jest z pierwszą żoną Waredy. Tak. A Ważyk może w naszej sprawie zaważyć. Proszę. Nie, bardzo proszę. Czy to pańska krewna, pani Przełęska? Nie, to stara znajoma. Z jej mężem byłem w przyjaźni. A, to mąż pani Przełęskiej nie żyje? Żyje, tylko nie wiadomo z kim, grasuje gdzieś za granicą. O, piękny wózek, prima sort. Dużo to zjada benzyny? 30, z ogonkiem. Proszę, podwiozę pana. Z wielką rozkoszą, ale mam tylko parę kroków, także bardzo dziękuję. Tego pana to ja znam, to jest pan Krzepicki. On miał stajnię wyścigową, ale mu nie szło.
Musi to być wielki cwaniak. Kochany panie, nie mogę wprawdzie nazwać pana złotoustym mówcą, no ale głowę to ma pan na karku. Zbyt łaskaw dla mnie pan minister. Nikodemie, nie udawaj skromnisia. Na razie będzie pan łaskaw zachować ścisłą tajemnicę. Oczywiście do czasu. Jaś przygotuję projekt ustawy, stanie to na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a ja jutro porozumię się z premierem. Jedyny szkopuł, jaki widzę w pańskim znakomitym projekcie, to kwestia magazynów. O budowaniu nowych mowy być nie może. Nie otrzymamy kredytów. Jest to zresztą trudność uboczna. W każdym razie, panie Nikodemie, realizacja pańskiego projektu nie odbędzie się bez pana. Nie może odbyć się bez pana. Oczywiście. Nie odmówi pan rządowi swojej współpracy, co? Mogę na pana liczyć? Dlaczego nie? I owszem. A zatem serdecznie dziękuję. Panie ministrze, w takim razie ja mam interes. No, służę. Chodzi o to, że w białostockiej dyrekcji lasów państwowych rządzi dyrektor Olszewski. Ten Olszewski uwziął się, żeby zaszkodzić tartakom Koborowskim. On nienawidzi Kunickiego i jak może to zmniejsza ten kontyngent drzewa lasów państwowych. No. A tak, a prawda, coś pamiętam. Były nawet jakieś skargi. Ale ten Kunicki to podobno bardzo nieciekawy jegomość. Czy pana coś z nim łączy? Nie, broń Boże, tylko interes. Nikodem jest tylko sąsiadem i plenipotentem jego żony. Zresztą Kunicki jest z nią na bakier. Panie Nikodemie, będę szczery. Nie chciałbym zmieniać zarządzeń Olszewskiego. Kunicki to kanalia i krętacz. Ale panu wierzę bez zastrzeżeń. Czy rzeczywiście zwiększenie kontyngentu drzewa z punktu widzenia interesów skarbu byłoby słuszne? No tak czy nie? No tak. Czy dyrektor Olszewski bez powodów szykanuje tartaki pani Kunicki? Tak, bez powodu. Rzecz załatwiona. Moim zdaniem umiejętność kierowania polega na umiejętności natychmiastowej decyzji. Służę panu. Niezależnie od tego, jutro rano każę doń wysłać odpowiedni telefonogram. Kiedy pan wyjeżdża na wieś? Za kilka dni. Szkoda. Niechże pan czeka na wiadomość ode mnie. A zaraz. Jasiu, ty masz adres pana Dyzmy? Oczywiście, że mam. Zresztą jutro spotykamy się na brydżu u pani Przełęckiej. No, to świetnie. Proszę przychylnie załatwić prośby pana Nikodema Dyzmy. Minister Jaszoński. Szanowny panie Gomu, zdziwiony, ośmielam się pana prosić o moją wizytę. Brak mi z rozmów z panem. Brak mi Koborowo czeka pańskiego przyjazdu. Nina Kunicka. Hrabianka. Wpadłem jej w oko. A może by tak skorzystać? No tak, człowiek tak od dzieciństwa patrzy na siebie.
przyzwyczaił się. Rzymski nos. Jest coś we mnie. Nikodem, jesteś wreszcie. To ty. Wróciłeś nareszcie. Wróciłeś, dlaczego nie przyszedłeś do mnie? No wróciłem, ale zaraz wyjeżdżam. Kiedy? Nie wiem, zaraz, za chwilę odczep się ode mnie. Nikodem, ale ja czekałam. Tej sukienki, co mi kupiłeś, wcale nie noszę. Tylko patrzę na nią, taka śliczna. Odczep się ode mnie. Nikodem. Odczep się. Nikodem, ale ja marzyłam, że my oboje. Nikodem. Ależ Zyziu! Nie dasz? Nie dasz? Próżniak. Takiego darmozjada utrzymywać. To szantaż, niewdzięcznik. Ostatnie słowo, dasz 200? Nie dam. Gena, 150, no. Nie dam. Ale dlaczego? Franka, Antoni! O, pan Dyzma. Witam pana. Dzień dobry. Kochani. Prosimy. Dzień dobry. Prosimy. Witam. Moje uszanowanie, pani. Dzień dobry. Servus, Nikuś. Całuję cię. Facek wszystko wie przed nim, nie mam tajemnic. Projekt prawie gotowy. No, no, pomysł genialny. Gratuluję, gratuluję, Nikuś. Prosimy. Prosimy do stolików. Już czas. Tak, chodź. Kto to? Nie wiem. Też nie wiem. Interesujący. No. Kto to jest? Dyzma. Dacie sobie z nim radę. Ziemianin. Grube miliony. Tamten tyłem. Raj, komisarz policji. Kto jest ten pan? Pan Dyzma. Nie zna go pan? O, niestety nie znam. Jak to, nie pamięta pan awantury z Terkowskim? Tak, no. Już jest. Pan Dyzma to bardzo przyzwoity człowiek. Znam go stąd, że kolegował w Oksfordzie z moim siostrzeńcem, Georgem Ponimirskim. Od tego czasu są w serdecznej przyjaźni. Ziemianin? Owszem. Pochodzi z Kurlandii. A obecnie administruje dobrami mojej siostrzenicy. I kodem to tęga głowa. Ja pasuję. Jaszuński powiada o nim, że zajdzie wyżej niż komukolwiek mógłby się zdawać. W ogóle... Aj, w ogóle byczy chłop. Bardzo sympatyczny. Istotnie robi dobre wrażenie. Karo. Dwa trefle. Pas. No to zagrajmy trzy trefle. Pas. 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 Pan chodzi. Pamięta pan, o czym rozmawialiśmy, prawda? Więc będziemy grać blokiem. Ten koń musi być pewny. Krzepicki to zdolny człowiek o wybitnym talencie ekonomicznym. Niepotrzebnie hazarduje się końmi. O.
Ciekawy człowiek ten Dyzma. Spadł z nieba jak meteor. Nic o nim nie wiadomo. Właśnie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego ostatnio tyle się mówi o tym Dyzmie? Dawniej był modny ten jasnowiec ossowiecki, potem... A teraz Dyzma. Kto to jest ten Dyzma? Ależ, drogi książę, pan Dyzma to bardzo wybitny człowiek. Znam go stąd, że był kolegą w Oksfordzie mojego siostrzeńca, Żorża Poniemierskiego. O, są w serdecznej przyjaźni od czasu studiów w Anglii. A czy to ziemianin? U nas w aktach nic nie ma. A, policja, policja. Czy przed przyjściem na wyścigi zajrzał pan komisarz także w nasze akta? A skąd on pochodzi? Szlachta kurlandzka. A. Teraz administruje majątki mojej siostrzenicy Ninki. Ach, to była bardzo ekscytująca panna. Nawet sam się chciałem kiedyś z nią żenić, ale... Z kim książę chciał się żenić? Z Niną Poniemierską. A ja tak, że niestety nie miałem wówczas pieniędzy. Zyziu, ciebie łączyło coś z Ninką? Daj spokój, Gena. Żartowałem tylko. Panowie, obstawiamy trzecią gonitwę. Faworyt La Scala. To cudowna klacz z Janowa. A ja zagram triple. 1, 3, 8. Ja nie gram. Popatrzę tylko. To pan robi zawsze, komisarzu. Tu się gra. No dobrze, porządek 3-1. Zyziu, zostań chwilę ze mną. Ciągle gdzieś odchodzisz, a ja się bez ciebie nudzę. Gena, daj spokój. Obstawiamy bardzo ważną gonitwę. Ciekawe, co postawi Dyzma. A co panowie zagrają? Trzecia gonitwa, faworyt La Scala. No i wygra La Scala. Panowie, ja ją widziałem w Pradze. Fenomenalna klacz. Pobiła wszystkie konie angielskie. Ja stawiam porządek 1-3. Słusznie. A co pan stawia, panie Dyzma? Ja? Tak. Ja nie gram, ja nie znam się na wyścigach. Dobry sobie, nie zna się na wyścigach, po studiach w Anglii. Nie bujaj, nie bujaj, spryciarzu. A co robiłeś co niedziela w Anglii, co? Bywałeś w Ascot. No dobrze. Zagram tripla. 7. 1. I 4. Co ty, Nikodem? Za 200 zł. Co? Co pan stawia? Przecież to Mefisto. Beznadziejny koń, nigdy w życiu nie wygrał. Panie Nikodemie, koniecznie chciała pana poznać hrabina Koniec Polska. Państwo pozwolą, pan Nikodem Dyzma, Firstin Koniec Polska. Guten Tag, Herr Dyzma. Lala Koniec Polska. Sprechen Sie Deutsch? Nie, ja umiem po niemiecku, ale w Polsce to wolę mówić po polsku. Ja też chcę mówić po polsku, ale nie potrafić. To proszę mówić, ja zrozumiem. Moja żona jest Niemką, a to jej przyjaciel pan Bajc. Mistrz Niemiec w wyścigach samochodowych. Bajc. Słyszeliśmy, że pan sensacyjnie postawił na tego fuksa w ostatnim wyścigu. To był przypadek. Brawo, brawo, brawo. Ja lubię mężczyzn, które nie boją się ryzyka. Ja chcę, żeby pan wygrał, Herr Dyzma. Naprawdę. Musi wygrać. Muszę? Kto powiedział, że muszę? Ja. Konie biegają po prostu dlatego, żeby dostać cukier. Ale pan postawił 7, 1, 4, razem 12. To pana szczęśliwa liczba? 12. Ja. Rzeczywiście. To przypadek. O, Herr Dyzma, wszystko w życiu jest przypadek. Niż dwobaj. Ja, Lala. Chodźmy, chodźmy zająć miejsca. Wacek! Uważaj, Nikodem. Lala Koniec Polska to prawdziwa wampirzyca. Padłeś jej w oko. Co ty wujesz? Zresztą ona mi się nie podoba. Ale ty się jej podobasz i to wystarczy. Idą, idą, zwarta grupa. La Scala prowadzi po wewnętrzu. Ostatnia prosta. La Scala. Proszę państwa, prowadzi La Scala. Szybciej, La Scala! A jednak, proszę państwa, wysuwa się do przodu Mefisto. Tak jest, Mefisto. Mefisto dogania, wyprzedza, 100 metrów do mety. Wyprzedza, proszę państwa, wyprzedza. Tak jest, wyprzedza, prowadzi Mefisto. La Scala, szybciej!
A jednak, proszę państwa, o całą długość zwycięża Mefisto. Twój Mefisto wygrał. Jak Boga kocham, wygrał. Nieprawdopodobny fuks. To mój wygrał? Gratuluję. Jest pan wybitnym znawcą. Powiedz mi, Nikodem, co widziałeś w tym koniu? To moja tajemnica. Gratuluję. Fenomenalne. Przepraszam. Ach, co to będzie za wygrana? Wypłata 1:1000. Zgarnie pan ze 20 000 złotych. Nieprawdopodobne. Proszę. Chodźcie, panowie. To trzeba oblać, oczywiście. Ja zapraszam. Nikodem płaci. Grigo, ja chcę pana bliżej poznać. Pan jest mężczyzna, który mnie się podoba. Wiedziałam, że pan wygra, panie Nikodemie. No, brawo. Angielska szkoła. Brawo. Widzę? Koniec polski, powinieneś zainteresować się tym koniem. Radzę ci, naprawdę. Jak pan typował, jak pan przewidział, że ten koń wygra? Co? To trzeba mieć te, no, jak ona tam? No, Wacek. Intuicję. O, jasne, intuicję. A kolejność? Jak pan przewidział kolejność? Kolejność? 7, bo 7 dzień tygodnia. 1, bo pierwszy raz jestem na wyścigach. A 4, bo koń ma 4 nogi. Pana Olszewskiego. Jest pan Olszewski? Nie ma. Proszę przyjść w godzinach urzędowania. To dla pana, panie młodszy, są godziny urzędowania, nie dla mnie. A w ogóle proszę grzecznie, kiedy nie wiesz, z kim gadasz. Ja jestem grzeczny. A skąd mam wiedzieć, do kogo mówię, skoro się pan nie przedstawił? Tylko bez poufałości. A teraz dymaj pan do tego swego Olszewskiego. I powiedz pan, że przyjechał pan Dyzma z poleceniem od ministra. No, i to szybko, bo nie mam czasu. Tak, ja zaraz, może pan przejdzie do gabinetu, a ja zaraz, tak. Jestem Olszewskim. Bardzo mnie miło. A ja nie wiem, czy panu miło. Jestem Dyzma. Ależ oczywiście, że miło. No właśnie dziś rano otrzymał ja telefonogram tak? z ministerstwa. To dziękuj pan Bogu, że nie otrzymałeś pan dymy. Czego? Że pana na mordę nie wylali. Ale szanowny panie, ja niczym sobie na to nie zasłużyłem. Całe życie starałem się z całą sumiennością stosować do wszystkich zarządzeń i nigdy na jedną literkę nie odszedłem. I co z tego? No, przepisy
bronią przed popełnieniem błędu. A jak panu te przepisy każą ograniczyć sprzedaż drewna dla firm krajowych, a resztę za psie pieniądze sprzedawać dla zagranicy, to pan jeszcze ich bronisz? Ja jestem starym, rutynowanym urzędnikiem. No, pan rozumie, dobro kraju i przepisy. Ja mam czworo dzieci i żonę. No, personel biurowy do niczego. No, przepisy często bywają sprzeczne. No to co ja robię? No, ja muszę często je sprzecznie wykonywać. Najważniejsza rzecz, terminy. Z każdą sprawą czeka się miesiącami. Umiejętność kierowania to umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Panie kochany. Panie Konicki, sytuację sam zaostrzył. Teraz ja nie widzę żadnych przeszkód do przyznania kontyngentów. I nie zadzieraj pan ze mną, bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie. No. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.